Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ze stanowiska dla komentatorów witają się z Państwem Jacek. 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Zaczynamy. Polscy piłkarze rozpoczynają mecz. Coś może się z tego rozwinąć. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. No i spójrzmy na skład Polaków. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Szczęsny broni, gramy dalej. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Kaderzabek. Centra w pole karne, przepychanki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Robert Gumny. Pokonuje z piłką kolejne metry. Ma sporo możliwości. Zieliński. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Dobre podanie, minęło linię obrony. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Zamiast dośrodkowania wyszedł taki trochę strzał na bramkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Szkoda tej straconej okazji na zdobycie prowadzenia. Dobre uderzenie, tylko piłka nie chciała chyba wpaść do bramki i się od niej złośliwie odbiła.
centruje z rogu w pole karne. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Szik. Jest dobrze Dobrze, przebił się. Piłka dalej w grze po interwencji Szczęsnego. Ładnie pomyślane. Robert Lewandowski. Co teraz wymyśli? Kamil Jóźwiak. Tak, gol. Bardzo pięknie. Piłka wpada w dolny róg. To wymagało wiele precyzji. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. Realizator pokazuje nam teraz reakcję trenera. Mecz zaczyna się układać po jego myśli. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Tracą piłkę po tym podaniu. Fantastycznie teraz zastawia się z piłką. Izzy Pawlenka. Zieliński. Ależ przeczytał to jak profesor. Ma teraz miejsce na skrzydle. Kadeżabek. Co teraz zrobi? Zobaczmy, co zrobi. Niestety strata piłki. Sporo miejsca na skrzydle. Ma sporo możliwości. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Powstrzymali rywala. Wybijają daleko w pole. Szik. Piłka krąży od nogi do nogi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Walukiewicz. Jan Bednarek. No i strata piłki. Ma piłkę. To musi być wyrównanie. Strzał z bliska, ale Wojtek Szczęsny ratuje sytuację. Szczęsny broni, gramy dalej. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Ciekawe, jak to rozwiąże. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Na piłkę, co z tego wyniknie? Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Robert Gumny. Ma do kogo zagrać. Lewandowski. Ale zna. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.
3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. I piłkę przejmują rywale. Kamil Jóźwiak. Będzie strzelał! Sędzia kończy pierwszą połowę. 3-1. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. To musi być bramka! To musi być gol! Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd, przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Wyglądało na to, że mając bezpieczną przewagę dwóch bramek, gospodarze są bezpieczni. Lecz szybka odpowiedź drużyny gości sparaliżowała fanów gospodarzy. I miała miejsce w kluczowym momencie. Odzyskana bramka zasieje wątpliwości. Widzimy już rosnącą nadzieję wśród kibiców przyjezdnych. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Ruszył do przodu całkiem udanie. Robert Lewandowski. Ależ przeczytał to jak profesor. Kamil Jóźwiak. Tym razem nie udało się trafić. Ale gra dzisiaj znakomicie, jest naprawdę groźny. Walukiewicz. Paweł Kaderzabek. Jest pressing ze strony rywali. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia i wywalczyli piłkę bardzo blisko ich bramki. Co teraz zrobi? Piotr Zieliński. Świetna obrona. Niezła okazja do kontry. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Dośrodkowanie musi mieć adresata, inaczej mamy właśnie taki efekt. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Bednarek dobrze wybija. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. No i strata piłki. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ma sporo możliwości. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane.
Kaderzabek. No, potężna bomba z woleja. Niewiarygodne. Kapitalne! Dosięgnął piłki! Zaskakująca decyzja trenera. Nieczęsto się to ogląda. Aż potrójna zmiana. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Ma teraz miejsce na skrzydle. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Obronił! Co za parada! Zachował zimną krew w sytuacji sam na sam. Doskonale się zachował. Zagrywa w okolice 9 metra. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Trybuny czują, że drużyna jest na fali. Dyktuje warunki gry. Czy zamieni to na bramkę? Z rogu w pole karne. Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie główki on wyłapuje przez sen. A oni chyba śnią, jeśli myślą, że takimi strzałami go pokonają. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Lewandowski cofa się, żeby dostać piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Fantastyczna postawa od momentu wejścia na murawę. No i proszę, hat-trick. Niesamowity występ dzisiaj tego piłkarza. To się nieczęsto zdarza, ale rzeczywiście mamy tu teatr jednego aktora, przynajmniej w tej chwili. Cztery do dwóch, dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. Ależ przeczytał to jak profesor. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Szansa na oddanie strzału. Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości. Taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Zobaczymy, co teraz zrobi. Robert Lewandowski. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Niezła okazja do kontry.
Na piłkę, co z tego wyniknie? No, może teraz centrować. To może być bramka kontaktowa? No, pokazuje cały swój kurs bramkarski. Wybronił taki potężny strzał. Za nisko to było zagrane. Zmarnowana szansa. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. I piłkę przejmują rywale. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Uff, co za interwencja. Mija 84. minuta, jeszcze 6 minut do końca. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. I tak oto tracą piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Będzie chyba podawał. Na dalszy słupek posłana piłka. To granie piłki z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Jest okazja do dośrodkowania. Przechwyt, ale nie opanował. Tracą piłkę po tym podaniu. Co teraz zrobi? To musi być gol! Bardzo dobra interwencja Szczęsnego. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Oto i ostatni gwizdek arbitra. Trybuny stadionu wybuchają wielką radością. Zwycięstwo odnosi zespół gospodarzy. Tak, mają się z czego cieszyć, choć przeciwnikowi niewiele brakowało. Moim zdaniem zadecydowały te detale. Odrobinę szybszy start do piłki, trochę więcej...